ciebie kocham. Nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Dzisiaj ostatni koncert zespołu Śroje. Wyczuł Śroje, bym się z nami dzisiaj żegnał. Kolejne prowokacje w wykonaniu Michała. Do kogo tym razem uśmiechnie się szczęście? Filmowe scenki z udziałem Marty Wiśniewskiej. Zastanawiam się, czy jechać do lasu, czy nad rzekę. Ja się nie mam czego wstydzić. Jestem jaka jestem, się nie zmienię. Już dziś Michał Wiśniewski zaśpiewa. Może to się, może robię błąd. Jestem jaki jestem, ty też z sobą bądź. Pokaż swoją twarz, pokaż się w sobie. Jesteś to, to sam. Nie mówisz, czy kiedyś będę sam. Pokaż swoją prawie w ogóle nie liczy się na świecie. Jest za słaby, by walczyć o prymat na arenie międzynarodowej. Częściowo dzieje się tak z jego winy, a częściowo jest to wina ludzi, którzy się nim zajmują. Pomimo to w Polsce wiele osób cały czas mocno mu kibicuje. Polski sport dziś w programie obudzimy u was ducha rywalizacji i zabijemy, co ważne, polskie poczucie winy. To będzie po prostu strzał w dziesiątkę. Witam w programie Jestem jaki jestem. Dobry wieczór. Jako pierwszy w dniu zwycięstwa o wygrywanie i przegrywanie otarł się redaktor Pawelec. Podszedł do tego tematu po swojemu, bardziej od kwestii czysto sportowych. Interesowały go sprawy związane z ogólnym rozwojem fizycznym naszego społeczeństwa. Sport to zdrowie! Każdy Polak się powie. Jestem rozgrzany już, czuję, że się rozgrzałem. Panowie, możemy zaczynać? Radio SK, Paweł Pawelec. Ja już wiem, jaki sport będę uprawiał tego lata, a my zapytamy rodaków, jak oni przygotowują się do sezonu letniego, czy Polacy ćwiczą. W ogóle? Ćwiczysz co, Piotr? Mhm. Sprawdzimy? 2, 5, 7, 9. Już wystarczy, tam pobiłeś i tak mój rekord. Dawaj, piłeczkę, podobało mnie się. Czy pani już coś ćwiczy? Pływanie. Tak, tak. Co to daje? No rozgrzewam tutaj ramiona. Nie, w bibliotekach siedziałem za dużo po prostu. A ile pompek pan jest w stanie zrobić? 3, 4, puchniemy troszeczkę, 10. Sportowiec. Co ćwiczymy? Koszykówkę. A jednak miałem dużo szczęścia. Wiesz, musi wpaść centralnie, nie masz ścianki, tak? Dasz radę? Znajdźmy kogoś innego. Facet to wiem, że potrafi, to nie... O, jest! Ten dzień... Uważam za dzień udany, proszę pani. Zupełnie z różnych powodów. A nie, chodzi o to, żeby ci nie wyszło. Wtedy powiem, że możemy popracować na koniec, wiesz, bo to ja mam wizytówkę ewentualnie, wiesz. Panowie dają mi sygnał, że kamera cię lubi, no. Będzie się ładnie oglądało ten program, no. Będzie coś ładnego, zapraszam. Zdyszany i zagadany na śmierć. Już niejednokrotnie próbowaliśmy pomóc Michałowi w jego kulturze fizycznej. Ale nie wiedzieć czemu odporny jest na tę kulturę i to z własnego wyboru. Całkowicie asportowy pokaże dziś, że jednak potrafi kopnąć. Oto on, Michał Wiśniewski. Pokaż swoją twarz. Hop! Dobry wieczór. No nie dałem ci tym razem, no. Dobry wieczór. To nie był już za 3 punkty. Nie tym razem.
Słuchaj, dzisiaj jakaś wyjątkowo straszna... O, jest nasza piłeczka, której nie złapałem. Dzisiaj wyjątkowo... Chcesz? Góweczka? Tak. Jeszcze raz? Boże, moja telewizyjna fryzura! Dobrze, producenci mówią, że wystarczy, wiesz? Michał Wiśniewski w koszulce sportowej. Po meczu tradycyjna wymiana koszulek. Tak? Po spotkaniu. Słyniesz z tego, jak Bob Marley lubisz pograć w piłeczkę. Wiesz, że ty w końcu po raz pierwszy w tym programie dobrze wyglądasz, bo widzę, że twoja żona dzisiaj była. Zawsze po prostu jest. Ładnie cię ubrała. Dziękuję bardzo. Traktuję to jako komplement. Program jest 10. jubileuszowy. To zobowiązuje. Znaczy, że co mamy zrobić? No nie, do wyglądu jakiegoś takiego. A to ja tak, ja zawsze. No właśnie. Dobra, co z tą piłką? Grywasz czasami, czy tylko kopiesz? Tak, na podejściu do pasa 3-3 na Okęciu na przykład. Aha. Ostatnio, tam jest takie boisko i pozdrawiam wszystkich wirtualnych i pilotów i tak dalej, wszystkich gorąco. Bo czasami trzeba długo czekać na start, tak? Nie no, obserwujemy, wiesz, obserwujemy samoloty. Powiedz, czy ze sportowcami w dzisiejszych, zwłaszcza czasach, jest podobnie jak z muzykami? Bo przecież też zostają idolami, powiedzmy, Beckham na przykład. No, Beckham na przykład. No słuchaj, no to jest idol, no bo umówmy się, że jest w tym, co robi najlepszy. Mnie to akurat bardzo, bardzo cieszy. Ze sportowcami jest tylko taki minus, że z zasady oni mają naprawdę tylko 5 minut. Mhm. Bo Frank Sinatra był tak samo atrakcyjny, jak był młody i jak miał 80 lat. Znaczy, w sensie... Tak. Wzbudzał emocje i... A no, sportowiec ma bardzo ciężko tak naprawdę. Bo ma z 10 lat, prawda? Mnie na przykład to było te... bardzo strasznie przykro, kiedy Adam Małysz odnosił dla nas sukcesy. Wszyscy pisali przepięknie, bohater narodowy i później, kiedy zaczęło być odrobinę gorzej, no bo wiadomo, że zawsze taki moment przychodzi. Tak. Tak samo jest w muzyce zresztą. Nigdy nie jesteś całe życie na topie. To zaczęły się w ogóle jakieś takie bardzo niesympatyczne, bardzo nieładne teksty o nim. No. Ale Adam i cała reszta sportowców, fuck. Po prostu. Ale to nie było fuck takie dla publiczności. Dobra, dzisiaj zatem w naszym programie przy muzyce o sporcie wszystko to w dniu zwycięstwa, bowiem taki dzień dzisiaj mamy, drogi Michale, jakbyś tam w historii trochę 8 zapomniał. 8 maja. 8 maja, dzień zwycięstwa. Tak. A kiedyś 9 maja. A kiedyś 9, ale to w innym systemie. W innym systemie, w jakim podatkowym. Jesteś teraz, tak? No jest to data zweryfikowana. Na poważnie zajmiemy się niezłomnością ducha i charakteru, a na niepoważnie będziemy traktować całą resztę. W końcu ja i Michał robimy tu program rozrywkowy. Już największy całkiem niedługo, w tym kraju. Proszę Państwa, całkiem niedługo Basia, którą tutaj Państwo widzicie, całkiem niedługo będzie rodzić w programie na żywo 12 czerwca. A zatem zostańcie z nami, bo dużo się wydarzy. Wszystko to o Ciebie kocham i nie wiem, jak bez Ciebie mógłbym żyć. Dzisiaj ostatni koncert zespołu Ustroje. Wyczuł Ustroje, bym się z nami dzisiaj żegnał. Kolejne prowokacje w wykonaniu Michała. Do kogo tym razem uśmiechnie się szczęście? Filmowe scenki z udziałem Marty Wiśniewskiej. Zastanawiam się, czy jechać do lasu, czy nad rzekę. Ja się nie mam czego wstydzić. Jestem jaka jestem, się nie zmienię. Któraż? Co? Któraż? No, o co chodzi? Program nazywa się Jestem jaki jestem. Dotyczy cały czas Michała Wiśniewskiego. Witamy Państwa. Cały czas powtarzasz, przecież ludzie wiedzą, jak ten program się nazywa. Sądzisz? Zapowiedziałeś onegdaj, i to w tym programie, który nazywa się, tak jak wszyscy wiedzą, że się nazywa, że zespół Ich Troje, że zespół Ich Troje po zagraniu swojej ostatniej trasy koncertowej rozwiązany zostanie. Czy nadal to obowiązuje, to twoje stwierdzenie? Tak, nadal, zdecydowanie. Nie zmieniło się nic? Nie. Mhm. Znaczy ja myślę, że po prostu to jest najlepszy moment, kochani.
Zresztą byliśmy zaskoczeni na pierwszym koncercie, znowu wyprzedzam to, co chcesz powiedzieć, prawda? A ludzie się godnie z nami pożegnali, przyszło ich bardzo, bardzo wielu. Mhm. I myślę, że to jest przesympatyczny moment na to, żeby powiedzieć sobie, pewny etap historii zamykamy. Wiadomo, że zawsze wyjdzie jakaś płyta The Best i tak dalej, ale my napisaliśmy bardzo ładną płytę z Jackiem. Ja właśnie skończyłem teksty, chciałem nawet Państwu poczytać, tylko jak przyszedł do mnie Radziu, ja nie wiem, gdzie jest Radziu. Nie ten Radziu. Ale przyszedł do mnie Radziu z kamerą i mówi, to wiesz co Michał, no to dobrze, to zrobimy jakąś przebitkę, jak ty piszesz te teksty. A ja już byłem taki zmachany. Przebitka, wyjaśnijmy, bo nie wszyscy wiedzą, to jest co? Przebitka. No właśnie. Zrobimy krótki materiał o tym, jak piszesz teksty. A ja już byłem taki wykończony, że mówię nie. I dokończyłem jeszcze te kilka rzeczy, które mi brakowało naprawdę na tą płytę. Ale rękopis gdzieś jest, jak rozumiem. Jest. I być może zyska na wartości. Dobrze, Michale, teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli wszyscy, jak wyglądał jeden z pierwszych koncertów pożegnalnych zespołu Ich Troje. Jestem sam ciekaw, jak to wyszło. Nie mam na sobie nic. Bardzo takie europejskie strasznie. Zwoń na szczęście, a przyda się, bo tego potrzebuję teraz. Skąd ty jesteś? Ale wszyscy? Nie, to są cztery domy dziecko. Przepraszam, zachowuję się jak... Sami wiecie, jak się zachowuję. Ale zapraszamy pana do nas. Przyjadę. Zapraszamy. Chodź, pokażę ci, czym moja miłość jest. Dla ciebie zabiję. Ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się. Dzisiaj ostatni koncert zespołu Ich Troje. Wyszło Ich Troje, by się z nami dzisiaj żegnał. Postaram się przypomnieć wam wszystko to, co było wesołe przez te 7, 8, 9 lat. Kochaj mnie, kochaj! To wszystko cię obranę! Kochaj mnie, kochaj! Bądź ze mną, bądź! I nie opuszczaj mnie na krok! Tracamy pan z innym świat. Za każdą z naszych pas. Za każdą, co nas da. I my para umierać. Super. 6 miesięcy ludzi na pierwszym pożegnalnym koncercie zespołu Ich Troje. Tak jest. To chyba jakiś sukces, nie? Szydyły! No to co, sukces czy nie? No 30 tysięcy ludzi to dla mnie wielki sukces. Zresztą ten organizator był taki zadowolony, bo no ty też wyglądałeś na zadowolonego. Tak, wyglądałem, byłem. Absolutnie tak. Jak najbardziej. Teraz musisz się zastanowić, że jeżeli na ten jeden z pierwszych koncertów przyszło tyle osób, to ile przyjdzie na ten rzeczywiście ostatni? Wiesz co, ja nie wiem, jeszcze ja naprawdę ostatnio pisałem taką piosenkę, którą z Jackiem chcielibyśmy śpiewać na sam koniec. Nowy tekst, bo już jeden jest napisany, ale stwierdziłem, że ona idealnie by się nadawała do tego, żebyśmy podeszli z Jackiem i tak sobie podsumowali ten okres. Mhm. No i siedziałem i wyłem tak naprawdę, i pisałem ten tekst tak naprawdę, co chciałbym powiedzieć, no bo to jest rymowane, więc w sumie trzeba napisać wcześniej. I powiem ci, że zadawałem takie właśnie pytania jak ty teraz, albo w sumie na przykład, Jacek, ale czy naprawdę, czy jakbyś dzisiaj mógł się cofnąć, to powiedziałbyś to samo, okej, Michał, kończymy? No, bardzo to jest trudne, ale musisz wytrwać. Masa dylematów. Postanowiłem. A gdzie następny, najbliższy koncert? 27, ze względu na to, że Jackowi rodzi się
cały czas się rodzi w bólach jeszcze, dlatego że nie wie, kiedy urodzi. Dorota z Jackiem będą mieli małą Oleńkę i czekają cały czas, więc nie jesteśmy... Pozdrawiam. Skoro przy koncertach i muzyce, to chciałbym cię teraz zaprosić na naszą skromną, ale jednak telewizyjną jedną scenę, dobrze? Rzecz zrobić dzisiaj, której z zasady nigdy nie robię i zadedykować tą piosenkę facetowi, którego miałem okazję poznać, który był bardzo wielkim człowiekiem i wręczał mi super jedynkę 2 lata temu. No i się nie udało mu, a rozmawialiśmy ostatnio o wojnie. I jemu chciałbym ją zadedykować, Tango Stracone. A zatem, szanowni państwo, oto Michał Wiśniewski w piosence Tango Stracone. Tango Straconych to jest utwór, pod którym na pewno nie mogłaby się podpisać Jagoda Polasik. Poznajcie teraz jej historię. We wczesnym dzieciństwie zachorowałam. Było to porażenie rdzenia kręgowego. I na skutek tego nastąpił niedowład kończyn. Moje całe dzieciństwo, moja młodość były spędzone w szpitalach. Wcześniej straciłam rodziców. Na AWF-ie odbywał się taki turnus. Tam spotkałam trenera, który mnie zainteresował tą szermierką. Mam w tej chwili wszystkie mistrzostwa, jakie można zdobyć. No, najważniejsze i najbardziej przez wszystkich wymarzone to jest mistrzostwo olimpijskie w Sydney. Zdobyłam aż 3 złote medale. Zdobyłam mistrzostwa Europy, mistrzostwo świata. Oczywiście o mistrzostwach Polski już nie wspomnę. Ja dopiero wtedy widzę, że jestem niepełnosprawna, jeżeli dochodzą do mnie te informacje z zewnątrz, ponieważ mieszkam na 4. piętrze bez windy i codziennie muszę pokonywać tą ogromną drogę. Jest to taka droga dla mnie na Mount Everest. I czasami zdarza się tak, że staję u podnóża tej góry i wydaje mi się, że już nie wejdę tam na tą górę. Wybieram się na kolejną paraolimpiadę i nie ma pieniędzy na trenera, na sprzęt. Jest to naprawdę bardzo trudna sytuacja. Ale myślę, że jak do tej pory na tych 2 olimpiadach sobie jakoś poradziłam, no to i pewnie na tej 3. też nie będzie aż tak bardzo źle. Michale, zarówno ty i ja wygrywaliśmy z niejednym przeciwnikiem. Wielu się ciebie boi, ja nie. Wzywam cię na pojedynek. Jagoda Polasik, która wyzwała Michała na pojedynek, jest już z nami. Witamy serdecznie. Michał, chciałem powiedzieć, że to chyba jest pierwsza mistrzyni olimpijska, która gości w twoim programie. Boisz się? Nie, no bo wiesz co, bo tak z drugiej strony wychodzę z założenia, że ponieważ wiem, że dzisiaj wygram, to odbiorę ci te wszystkie medale naraz. Chciałbym. Jagoda, powiedz, rzeczywiście to było serio, to wyzwanie dla Michała? Serio. Chcesz się z nim pobić? Czy chcesz go pobić? No, raczej pobić nie chciałabym go, ale na pojedynek mogę wyzwać. Tak. To dobrze, to cię załatwię. Wspaniałą osobę. Okej, no dobrze. Jak rozumiem, żadnej taryfy ulgowej, a ten pojedynek, drodzy państwo, zdarzy się jeszcze w tym programie. Powiedz, czy pomyślałaś kiedykolwiek o sobie, że jesteś przegrana albo stracona? Przepraszam, to jest mój gość, ja będę zadawał pytania. Okej, chciałem ci to ułatwić. W jakiejś części. Proszę. Chciałem ci zapytać, mówiłaś o tym Mount Everestie, to znaczy, że co? Że w sensie nie udało się załatwić jakiegoś mieszkania odrobinę niżej? Nie udało się. Przez wiele lat byłam bezdomną osobą. Ale myślę, że to pytanie, czy czułam się przegrana, oczywiście zdarzały się takie momenty, kiedy byłam przez moment przegrana, ale tak naprawdę w życiu nigdy nie byłam przegrana. Nie uważam, żebym kiedykolwiek, cokolwiek w życiu przegrała, dlatego że najważniejszy jest właśnie charakter człowieka. Bez względu na to, czy jestem pełnosprawna, niepełnosprawna, najważniejszą rzeczą właśnie w życiu jest to, żeby wziąć się z życiem za bary
i żeby zwyciężać, bo tak naprawdę wtedy, kiedy czułam się przegrana, to były właśnie te wszystkie bariery, te kłody rzucane mi pod nogi. No to masz te bariery, no to znaczy, tak, że... bariery zawsze są. Nie ma człowieka, który ich nie ma, ale właśnie te bariery i te kłody to jest coś, co wzmacnia charakter. Ale co przyniosły ci te medale? Oprócz tego, że stałaś się osobą pewną siebie bardziej na pewno, w 100%, no bo to wiadomo, każdy taki sukces daje jakąś pewność siebie, każda porażka osłabia. Co ci to dało? Dostałaś coś, ktoś o ciebie zadbał, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy coś z tego wyniosłaś, czy ktoś powiedział, Boże kochany, mamy ilukrotną zdobywczynię złotego medalu? W Sydney 3 złote medale zdobyłam. 3 złote medale, tak. No super. I pierwszy no i co? W historii medal. I co? No czy zainteresował nic. Się ktoś tym, że mieszkasz na czwartym piętrze bez windy? No było parę programów w telewizji, parę wywiadów, parę artykułów w prasie i zero. I tak naprawdę i co? To można by powiedzieć, że... Dostałeś jakiś dodatek? I nic. Właśnie, bo dostałam przepiękne odznaczenie. Polonia Restituta to jest order bardzo ważny. Bardzo ważny. Może takie porównanie dam. Widziałam pogrzeb bardzo ważnej osoby i oczywiście na poduszeczkach miała te wszystkie ordery, które otrzymała i na osobnej poduszeczce o dziwo medal, który ja zdobyłam i byłam bardzo zaskoczona, ponieważ jest to coś bardzo ważnego, ale tak naprawdę inne rzeczy są dla mnie w życiu ważne, ponieważ nie ma to odniesienia do tego, jeżeli dostałam te medale, mam około 100 medali i za te 100 medali przeciętny człowiek zdrowy, sportowiec, ma naprawdę zapewnione życie do końca. Panie premierze Belka, pan jest nowy tutaj w tym rządzie całym. Bardzo prosimy pana, bardzo gorąco i serdecznie w imieniu, że tak powiem, publiczności, która to ogląda, a naprawdę jest to bardzo duża publiczność, żeby pan przynajmniej się zainteresował tym, że ta pani godnie reprezentowała Polskę i nie chciałaby się wdrapywać na czwarte piętro. Bardzo byśmy prosili. A gwarantuję panu, że każdy program poświęcę, tak aby pan mógł dopilnować tej sprawy i w każdym programie będę się pytał o to, czy pan to zrobił, czy nie. A już nie wiem. Jak mogę, tak zrobił pewnie. Jagoda jeszcze się w naszym programie pojawi, drodzy państwo, bo ten pojedynek wciąż przed nami. Michał jest przygotowany i musi być przygotowany na wszystko. Teraz załatwię cię, Jagoda, pomimo wszystko. Zobaczymy. Teraz Jagoda, chciałem cię zaprosić tam na pole walki, bo czas się przygotować do tego pojedynku. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze się zobaczymy. To będzie florec. Następny gość Michała pokonał kiedyś rywala, choć ten był o wiele silniejszy. Do dziś mówi się, że zatrzymał Anglię. 17 dzień października 1973 roku to był jego dzień zwycięstwa i dziś już poza boiskiem wciąż walczy. Przed państwem kolejny gość Michała, Jan Tomaszewski. Łódź! Michał, oto twój gość. Proszę, są jakieś pytania? W końcu, oczywiście, że tak. Wiesz co, bo to jest tak naprawdę taki kibic jeden wielki. On zawsze przed programem przychodzi w jakichś różnych dziwnych koszulkach, w zasadzie zagranicznych. I chciałem słuchaj, a co on wie, że my jesteśmy złodzi? Nie, wiesz, to on jest w ogóle... Nie, to wiesz, to do łodzi nie wolno porównywać, to w ogóle wiesz, nie ma o co, nie o to chodzi. Mnie na przykład zainteresowało, czy on tą datę przeczytał z promptera, czy wiedział dokładnie, kiedy odbył się mecz z Anglią. Ja powiedziałem to dokładnie, tylko nie wiem o której porze, jaki to był dzień tygodnia, ale pewnie koło środy. Ja to bym się chętnie dowiedział, że tak to powiem. To była środa, godzina 20, ale to chyba czasu angielskiego. No właśnie, czyli u nas 19, 17 dzień października. Październik to już niestety czas cofnięty tylko o godzinę. Ale trzeba pamiętać takie daty. Panie Janie, zanim było to Wembley słynne, z którym pana wszyscy kojarzymy, to jednak wcześniej był pana słynny debiut w reprezentacji Polski i łatwo nie było. Rzeczywiście, po tym debiucie z Republiką Federalną Niemiec byłem chyba najpopularniejszym człowiekiem w Polsce. Polegało to na tym, że pół Polski mi chciał powiesić, a powinnaś na banicję, ponieważ mnie obwiniono za przegrane spotkanie. I ja po tym spotkaniu powiedziałem, że
piłka nożna jest grą zespołową. Nie można mówić, że ty wygrałeś, ty przegrałeś, ja... No tak, ale wtedy wszystko spadło na ciebie. Tak, widzisz, wtedy wszystko spadło na mnie i ja powiedziałem, że będę krwią na treningach prób, ale powrócę do reprezentacji, żeby udowodnić ludziom, że mnie zrobiono krzywdę. I co, i to był ten twój Everest, na który musiałeś się wdrapać, tak, czyli 8-tysięcznik? Ja wtedy musiałem pokonać samego siebie, co było naprawdę, no, bardzo trudne. I to, co przed chwilą Jagoda tutaj zaprezentowała, mnie, ja jestem pełen podziwu dla niej, dla jej koleżanek i kolegów, którzy najpierw pokonują samych siebie, swoje słabości, a później wchodzą na te szczyty. Mnie na przykład dziwi jedna rzecz. Jeżeli ktoś zostaje na przykład premierem i ma płacone później do końca życia i się go ochrania, robi się to, sram to, wam to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ktoś zrobił na przykład, zdobył ile? 5 medali w sumie? Tak, Jagoda w tym momencie... No to, przepraszam bardzo, nie chciałbym powiedzieć, ale chyba wydaje mi się, że też ma jakieś prawa. Czy nie wiem, ktoś, kto doprowadza na przykład Polskę do tego, że ma poparcie rzędu minus 6%, dostaje te pieniądze, a ona musi się wdrapywać na czwarte piętro. To chyba coś jest nie tak. No niestety, u nas to wszystko jest tak trochę jeszcze pomieszane. Jesteśmy w tym okresie transformacji. Ta transformacja polega na tym, że niektórym ludziom się pomyliła odwaga z odważnikiem. I dlatego tutaj są jakieś takie... Zachwiane są pewne proporcje. Natomiast ja bym chciał powrócić do tego, co ty powiedziałeś na początku spotkania. Porównałeś sportowca do Franka Sinatry. Że Frank Sinatra taki prawda, był, jak tak. Zaczynał i taki, jak kończył, popularny. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj ty porównałeś polskich sportowców. A zobacz, ja powiem o piłce nożnej. W Anglii piłkarze byli mistrzami świata i ciągle mają jakoś, jest kultywacja tego sukcesu. Niemcy zawsze są mistrzami świata, wicemistrzami świata, trzecie miejsce na świecie. Cały czas. O co chodzi? Chodzi o to, że ta kariera sportowa trwa 10 lat, powiedzmy. Tak, żeście powiedzieli, 10-15 lat, ale sztuką jest, żeby wychować tych następców. Niemcy to potrafią, Anglicy to potrafią. My Francuzi mamy mają takie osiągnięcia. Tak, tak, Francuzi. Znam się szczerze w ten sposób. Ja zawsze będę wiedział, że Wembley to Tomaszewski. Jak byłem małym, że tak powiem, chłopcem, to Boniek, Lato, Szarmach. Jasne. I Kazimierz Górski. I komu to przeszkadzało? Piechnicze. I ja mam pytanie, komu to przeszkadzało? Prawda? No komuś widocznie to przeszkadzało. W tej chwili mamy Jurka Dudka. Ja powiedziałem, że reprezentacja Polski to w tej chwili jest Jurek Dudek, powiedzmy Jacek Krzynówek i 9 koszulek. No ale... Panowie, Michał, Jan, my w męskim gronie moglibyśmy na ten temat rozmawiać bez końca. To jest bardzo ciężki temat, dlatego że podobnie się nie rozmawia o religii i o sporcie, bo inaczej się traci przyjaciół, więc ja na ten temat... Możliwe, że tak właśnie, ale sytuacja jest taka, że Michał został wyzwany w tej chwili za tobą. Dobrze. Michał został wyzwany na pojedynek przez amatora, pan by kopnął piłkę z amatorem. Naturalnie, że tak. Ale nie chcę ci robić wstydu. Ja. Dobra, panowie się dogadają, a my, drodzy państwo, na razie robimy sobie krótką przerwę, bo tak bywa w meczach hokejowych, piłkarskich i różnych, a za chwilę taka w naszym studiu dojdzie do walki taka, z mistrzynią olimpijską Jagodą Polasik. No właśnie, on się musi przebrać. Zakładanie tego kostiumu kosztuje bardzo dużo czasu. Dziękuję bardzo. Wiedziałem, że będę ci później. Może nastąpić jakaś zła sytuacja, zła, bardzo zła, aczkolwiek nie aż tak. Tam osoba nie żyje. Kto? To jest jakiś znajomy? Krzyków nic nie było, broń Boże. Ja się nie mam czego wstydzić. Jestem jaka jestem, się nie zmienię. Poza tym mam może takie życie... Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826. Dla ciebie zabiję się. Yeah.
Jestem jaki jestem. Witamy po przerwie. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o sporcie. Teraz zajmiemy się sportem samochodowym. Jest bowiem wiele stereotypów i dowcipów nawet dotyczących kobiet za kierownicą. I teraz właśnie chcielibyśmy Państwa zaprosić na niejakie przygody Marty, niejakiej Wiśniewskiej i jej samochodu. Oto te dwie mrożące krew w żyłach sceny. Zaczyna się silnik. Bardzo mi przykro, przekroczyła Pani prędkość. Ja? No chyba, że nie ja. Proszę wysiąść z samochodu, wziąć papiery, zapraszam do radiowozu, będzie mandat. Proszę mnie puścić. Ja spieszę się do szpitala. No ale co Pani jest? Dobrze Pani wygląda. Leczę się. Jestem chorobliwie uzależniona od seksu z nieznajomymi. To chyba nic chorobliwego. Od tego się nie umiera przecież. To myślisz, kotku? O, fajny lizaczek. Jak Państwo widzieli, Michał był już gotowy do walki, teraz ta walka przed nami. Jeżeli kiedykolwiek przestaliście wierzyć w siebie, bądź życiowe doświadczenia spowodowały, że poczuliście się gorsi, musicie zobaczyć, jak niepełnosprawna Jagoda, Polasik, posługuje się białą bronią. Michał nie dostanie żadnej taryfy ulgowej, a stal floretów, drodzy Państwo, jest prawdziwa. Ja nie potrzebuję żadnej taryfy ulgowej. Hoppa. Hoppa. Zaczynamy? Anga? Boisz się? Prę? Ale! Trafiony! Stop! Michał. Jagoda 1-0. Co 1-0? Dostałeś. Bardzo mi przykro. Nie ma, to, że nie ma świateł... Sędzia! Kalosz! Kalosz, nie kalosz, to... Anga? Prę? Ale! Trafiony! Stop! 2-0. Ale proszę cię, Michał, sędzia drugi kalosz. Uciekaj z tego wózka. No ciężko mi tak, wiesz? No. Anga? Prę? Ale! Trafiony! 3-0. Straszne. Wygrywam? Tak, na razie. Anga? Prę? Ale! Przepraszam. Fal start. Żółta kartka. Uwaga. Angar. Angar. Prę. Ale. Teraz nie byłem. Yeah. Jest. Stop. 2. 3-0. Walka skończona. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Jest skończona. Dziękuję. Panie sędzio, jeszcze raz prosimy wyraźnie, jaki był wynik? Michał zabił Jagodę trzecim ciosem. Walka skończona, drodzy Państwo. Gdzie skończona? Koniec, skończona nie walka. Nie gadaj takich rzeczy. Dziękujemy bardzo. Michał, zapraszam Cię do nas. Koniec na dziś ze szpadami i floretami. Dziękuję bardzo. Anga! Hej! Ale! No cóż, drodzy Państwo, jak widzicie, Michał dalej walczy, czyli bawi się, ale jak było, widzieliśmy. Zdaje się, że przegrał, bo dużo celnych ciosów otrzymał. Chyba nikt nie trafiał go tak dzielnie. Teraz, drodzy Państwo, inny rodzaj sportu, związany też z wielkimi emocjami. To znaczy, będziemy mówić o hazardzie. Konsekwencje tego sportu czasami, jak dobrze wiecie, mogą być groźne i różne. Ludzie chętnie czasami przegrywają. Zobaczmy, czy teraz będzie ktoś wygrany, czy Michał znowu przegra. Zapraszam na wizyty Michała w różnych miejscach. Dawać kasę! Dawać kasę! Dobra, i gramy o szlafrok? No dobra, ja nie chcę, żeby pani zdejmowała ten szlafrok, ale jak pani chce. Gramy tak, na 3 rzuty, 2 musi pani trafić. Czarne, czerwone. Ma pani 3 szanse.
To teraz musi pani dwa razy wygrać. Może przyniosę szczęście. Czarne czy czerwone? Czerwone. Ten szlafrok mówi cius, viel Spaß und auf Wiedersehen. Michał, oto twój nowy szlafrok. Ale słuchaj, tak podoba. Będę szczęśliwy. Hello, witam. Głosujcie na mnie. Pani Agnieszko, czy chciałaby pani zagrać o tą wspaniałą, niesamowitą mikrofalówkę? Gram. Dzieci mówią gramy. A kto mi kupi nową mikrofalówkę? Ja. Dziecko, dziecko. Tak. Dobra, który tu się? Trzeci. Okej. Powinien patrzeć. Drugi. Drugi, kurde. Drugi. Jest. Jest. Trzeci. Trzeci. Pierwszy. Przykro mi bardzo. Masz swoje? No to nic mi się nie stało. Ona ma po prostu zawsze poczucie humoru. Ale właśnie wszystkiego. Bardzo dobrze do tego podchodzi. Radziu. Nie gramy o kurtkę? Dobra, no gramy. Ale wiesz, że tu już nie ma nic na wodę. No to ty. Przyda się. Ania, dawaj karty, nie rób sen. Chodzi o to, żebyś miał na 5 kart 3 figury. Panie, przekładaj. No i dobrze, i karta numer 1. Ja może wyciągnę tutaj dobrze, to będzie tak... Prawie kibie. Jest dama. Tak, dama. No nie! Gdzie wałek? Jaki? Ups. Przegrałem. Przegrałem. Zdejmę kurtkę! Life is brutal. Ja daję tysiaka i tak się możecie odegrać. No, to ze mną do grubera trzeba. A bluzę? No dobra. Hop, pierwsza karta. Niestety. No, przykro mi, ale jeszcze jest koszulka, dołożę 200. Pierwsza karta, proszę państwa, tylko dla was. Brawo! Proszę bardzo. Jeszcze pomieszaj, pomieszaj. Jeszcze pomieszamy jeszcze raz. Nie mieszaj. Zresztą mówione. Stasz piwo. No nie, dzięki. Przekładnie. Przegrałem koszuleczkę, przegrałem sweterek i przegrałem jeszcze kurteczkę. Nie. Koszuleczka, sweterek, kurteczka, szlafroczek, mikrofalóweczka. Wszystko znajduje się zapewne w muzeum programu Jestem, jaki jestem, dwa. Co oczywiście zostanie przekazane, że tak powiem, w swoim czasu na bardzo sympatyczny cel. Chciałem ci powiedzieć, że umiesz sobie jednak poradzić w życiu. 1-3 z Jagodą, ale z 5-0 w tych materiałach, które widzieliśmy. Właśnie jesteś bezczelny, dlatego no że tak, puszczacie same materiały, gdzie ja wygrywam, nieprawda. A nie pokazujecie tych, w których ja przegrywam. Zawsze to mówisz, a chociaż a materiały są różne. A tu mi na przykład różne. Zrobiliście ze mną wiadomość, że Jagoda oszukiwała. Nie oszukiwała. Nie. Naprawdę. Jak to nie? No oczywiście, że ona była na wózku, a ja miałem taki wózek gorszy. Zapis tej walki jest do twojej dyspozycji. Możesz się dokładnie przyjrzeć i przeanalizować, chociaż zapisy wideo, jak wiadomo, nie spowodują, że wynik się zmieni. Było 1-3. Ale tak naprawdę... Nie mogę tego zdradzić, nie? Bo... Ale czego? Nie, ale tak naprawdę to naprawdę przegrywam bardzo dużo w tych wszystkich tych. I wszystkie te rzeczy, które wartościowe ale... wynosimy, trafią oczywiście w bardzo fajne miejsce. Okay. Także nic nie ginie w przyrodzie i ci państwo, którzy przegrywają, no może oprócz tej łazienki, bo nie było w stanie... Znowu w fajne miejsce. Znowu umiejętnie zdradzasz puenty, a poza tym cóż to jest? Poczucie winy się jakieś tobie? Ty uważaj, bo ty nie masz teraz tego. Ej, jestem nieuzbrojony. No dobrze, teraz następny punkt naszego programu. W prasie brukowej... Teraz właśnie...
A propos prasy brukowej. Prasie brukowej, to pozwól, że najpierw ja powiem. Pojawiły się ostatnio informacje. Headline, czyli tytuły brzmiały Matka Michała i morderstwo za ścianą lub coś w tym stylu. No trzeba powiedzieć, że ty, twoje życie i oraz twoje otoczenie jesteście ciągłym tematem dla gazet kolorowych i brukowych, jak to się je określa. Nie wiem, może... Nie, mam na ten temat coś do powiedzenia, ale za chwilę. Chcesz coś skończyć? To na co czekamy teraz? Na ciebie. Czyli co? No dobrze. Wszyscy wiedzą, o czym mowa. Nie rób tak, bo się boję. Chcesz maskę? Nie. Bez maski. Tym razem bez maski. Zobaczmy, co w tej sprawie, o której gazety pisały, czyli w tej tajemniczej sprawie zwłok znalezionych za ścianą, ma do powiedzenia osoba zainteresowana, czyli Grażyna Wiśniewska. Proszę bardzo. Ona teraz jest na komendzie. A to w ogóle coś było słychać w nocy? Czy tam była głośna impreza? No ja sąsiadka naprzeciwko nie słyszała. A tam ile osób brało udział w tej imprezie? Co piło? To było 7 osób. I 7 było zabrane. Ta osoba nie żyje. Kto? To jest jakiś znajomy? Szwagier. Szwagier, tak? Nikt tu nic nie słyszał, żeby tu były jakieś krzyki czy coś. Krzyków nic nie było, broń Boże. Co się w ogóle stało, jeśli mogę zapytać? Zginął sąsiad. Zginął czy pobity jest? Awaryjną. Czy pobity tylko jest? No co w pierdol mocno i uwag. Tego jednego, co w ogóle jest cały winny, tego szukają jeszcze, nie? Bo on ma podpierdol, rozumiesz, kartę i chciał od niego pin wymusić. Żeby napierdolić, wiesz, na debet czy coś, a tamto nie chciał, bo razi go napierdolić. 3 maja 2004 roku funkcjonariusze policji ujawnili zwłoki Andrzeja S. Mogę także powiedzieć, że na tym etapie postępowania została podjęta decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok zmarłego. Natomiast co do ilości osób zatrzymanych, czy takie zdarzenie miało miejsce, nie będę się wypowiadał ze względu na dobro śledztwa. To nas 7 już zginęli. Myście tego gościa dobrze znali? Masz tu prowadził, to mieszkał ile? 2 tygodnie. Ale ten, który bił? Ten, tak. No jak to? On mieszka na Braterskiej. Na 4 lata się ukrywać. Twoje intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia. Grażyna nie miała z tym nic wspólnego, absolutnie. Ona przyszła rano, o 6, jak już ten kurde nie żył. A nie było jej parę dni, to wie. Idę, bo za szybko poleją, na razie. No. Wiedziałem, że prędzej czy później może nastąpić jakaś zła sytuacja, zła, bardzo zła, aczkolwiek nie aż tak. O 6 rano przyszłam się przebrać, bo mam u koleżanki 3 dni, nie? No i patrzę, pełne mieszkanie ludzi, nie? Oni piją, pili, tak? Pili sobie, a chłop już nie żył, bo to był poniedziałek. No i rozmowa przy piciu wódki, a ten i ten pobił i leży w mieszkaniu, nie żyje. Ja myślałam, że oni żartują. I poleciałam zadzwonić. I myślałam, że chłopa uratują, bo oni nie mówili, kiedy go pobili. Powiem krótko. Powiedzenie takie, jak wiele razy było mi tłumaczone, nawet w życiu, gdy byłem jeszcze dzieckiem, że jaka matka by nie była, to jest zawsze matka. Naprawdę, w tym przykładzie moim akurat, Michała, Jarka powiedzmy, to jest naprawdę nieuzasadnione. Mówią o matka Michała Wiśniewskiego. Ja się nie mam czego wstydzić. Jestem jaka jestem, się nie zmienię. Piję, bo muszę. To jest silniejsze ode mnie. Z biedy, że nie mam pracy, chyba że Michał mnie zatrudni. To nie jest złośliwe, Michałku, to nie jest złośliwe. Po prostu nie mam wyjścia, nie mam. A zatem obejrzeliśmy. W ciszy i skupieniu, Michał, co o tym sądzisz?
Kuba tak naprawdę ma rację w tym wszystkim, co mówi. Ja mógłbym być w tym, co powiem, wyrafinowany, natomiast on na pewno nie, bo... bo on z tą kobietą mieszkał. Ja się jej oczywiście nie wstydzę, no. Taka jest moja matka, takie jak było moje dzieciństwo, taka jest ona. Mnie się po prostu udało z tego wyrwać. To, co dostałem od... te dokumenty, które dostałem od domu dziecka w Grotnikach, tak naprawdę przemawiają też za tym, że rodzice na te półtora roku, które tam byłem, odwiedzili mnie dwa razy. Wielka miłość, ale wtedy to był problem, Michał Wiśniewski. Dzisiaj... ale okej. O tyle się z Kubą nie tyle nie zgodzę, że matkę ma się tylko jedną w zasadzie, że on przeszedł dramat, on przeszedł horror, dlatego że Kuba był tam w samym środku. Zresztą mój drugi brat Jarek, z tego co przynajmniej Kuba mówi, bo ja z Jarkiem nie miałem okazji się jeszcze spotkać, przeszedł jeszcze gorszy dramat i... wiesz, to jest przykre powiedzieć, ale... gdyby ona poszła siedzieć, to przynajmniej Jarek miałby gdzie mieszkać. To jest aż straszne do powiedzenia. Ja z tobą się, mamo, spotkam. Ja się z tobą spotkam dla własnego sumienia, ale to nie zmieni nic. To nie zmieni dosłownie nic. Jedyne dobre, co zrobiłaś w moim życiu, to było to, że przyprowadziłaś Kubę kiedyś na mój koncert. I Kuba jest porządnym człowiekiem. Ma rodzinę, dwoje dzieci i na pewno nie wychowuje ich tak jak ty. Jeżeli będę mógł ci pomóc w twoim problemie, który masz od 40 lat, to postaram się ci pomóc. Podam ci rękę. I się zobaczymy. Natomiast muszę porozmawiać z Kubą. Na razie to jest człowiek, który doznał chyba najwięcej złego, bo on był w środku. Mnie stamtąd wyrwano, więc ja nie mogę powiedzieć. Mhm. Rozumiem i zdaję sobie sprawę, że jest to dla ciebie... Jest mi przykro. Tak naprawdę jest mi strasznie żal. Natomiast to nie może być w ten sposób. Ja rozmawiam z Kubą i wiem, jak to było naprawdę. Bo ja dostałem od ciebie wódki, jak miałem 2 lata. Ja sobie to nawet przypominam. Miałem 2 latka, a dostałem wódki po raz pierwszy, wiesz? Na Chojnach, tak, u babci. Jak się kryłem przed tatusiem w kapuście, zresztą z Kubą. I to byłaś ty, która mi pierwszego kieliszka nalałaś. Ale ja ci podam rękę. Jeżeli mogę ci pomóc, to zrobię to. Jeżeli tylko chodzi o pieniądze, to niewiele. Pewnie nie tylko. To jest bardzo trudna sprawa dla Michała. Nie, ale Kuba... Ja do niego zadzwonię dzisiaj po tym. Za chwilę zresztą i... Chodzi o to, że on ją przyjął do swojego domu. Jasne. I on jej chciał pomóc i... I się też nie udało. Jeżeli to ma się udać tylko przez pieniądze, to jest to przykre. Jasne, ale... Trzeba chcieć, wiesz? Dziękuję ci za to szczere i trudne wyznanie, ale oraz jednocześnie za tę deklarację. Ona na pewno była słyszana tam, gdzie powinna. Nie wiem, czy chodzi tylko o pieniądze, ale być może warto spróbować. Dziękujemy bardzo. Z Michałem, drodzy państwo, zobaczymy się jeszcze po przerwie. Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826. Dla ciebie zabiję się.
nam w ostatniej części programu Jestem, jaki jestem. Co tam ci robisz?